Cześć kochane, witajcie w Dogmasie 2020. Wierzę, że to robię. Naprawdę to nie będzie vlogmas. Taki spontaniczny vlog o niczym, jak zawsze. W tym roku mam największy kalendarz eventowy. Nawet Glam Paula takiego nie ma i Karolina stylizację. Uważajcie. Nie żeby coś, nie mam nic do wszystkich youtuberek, które nagrywały vlogmasa. Idziemy sobie teraz do paczkomatu. Jeśli jesteście z mniejszej miejscowości, to na pewno wiecie, o czym mówię. Jak zawsze przyjdzie zima, okres grzewczy, to ludzie zaczynają kopcić tymi piecami. Nie wiadomo, co tam palą. Jest jakiś kurwa dramat. Zobaczcie tutaj. No i tak to wygląda. W kółko mówi się o zanieczyszczeniach, o smogu, o tym, żeby nie palić różnych syfów. A ludzie dalej to robią, zwłaszcza na przedmieściach, w jakichś małych miejscowościach, gdzie jeszcze nie ma zakazu palenia węglem. Oto jest! Największy kalendarz na polskim YouTubie. Mówiłem, że będzie największy. Cały mój. Vlogmas. Popularna seria na YouTubie, ciesząca się ogromną popularnością, liczoną w setkach tysięcy widzów, nie może obyć się bez stosownego poradnika prezentowego. W okresie przedświątecznym, od grudnia, końcem listopada, influencerzy, youtuberzy i tiktokerzy zaczynają przedstawiać Wam swoje fantastyczne propozycje na prezenty, ukrywając często, że są to materiały sponsorowane, poprzez nieoznaczanie postu lub zatajenie takiej informacji na YouTubie, co jest sprzeczne z prawem polskim oraz niezgodne z regulaminem YouTube'a. W odpowiedzi na te wszystkie poradniki prezentowe postanowiłem stworzyć swój antyporadnik prezentowy. Po pierwsze, nie polecam Wam kupowania drogich gadżetów elektronicznych oraz zwierząt. Zwierzęta to najgorsze, co możecie dać komuś na prezent, zwłaszcza jeżeli jest to dziecko. Dzieci zazwyczaj nie są na tyle dojrzałe, by w odpowiedni sposób zająć się zwierzętami i jeżeli nie jest to ich decyzja, to szybko się znudzi posiadaniem takiego zwierzaka. W konsekwencji często po okresie świątecznym takie zwierzaki lądują w schroniskach. Dlatego jeżeli chcecie coś dać komuś coś żywego, polecam danie kwiatka. Nawet jak kwiatek umrze, nie będzie aż takiej tragedii, gdyby był to zwierzak. Zawsze dobrym pomysłem na prezent jest obdarowanie kogoś płytą ulubionego zespołu, czy to ulubionym filmem. Może być to równie dobrze abonament w usługach streamingowych, audio lub wideo. Lecz takie rozwiązanie jest dobre tylko dla Was tak naprawdę, bo twórcy, zwłaszcza mniej popularni, zarabiają marne grosze na tantiemat z takich usług. Więc czasem lepiej jest kupić po prostu koszulkę, bo gdy więcej na tym zarobią. Kolejną rzeczą, którą Wam nie polecam kupować, to merch youtuberów, który często wygląda tak, że każdy chyba wstydziłby się w nim wyjść gdzieś na miasto. Chyba że ma się 10 lat, wtedy to sprawa może wyglądać zupełnie inaczej i jest się ślepo zapatrzonym w jakąś gwiazdeczkę. Ogólnie książki to zawsze dobry pomysł. Tutaj również też mogę polecić e-booki albo audiobooki, jeżeli ktoś się wymawia tym, że nie ma czasu czytać, a może jednak sięgnie po takie audiobooka gdzieś
podróży, w autobusie, w samochodzie. Zawsze to będzie jakieś wzbogacające dla takiej osoby. Następną rzeczą, jaką chciałbym Wam polecić, jest to cokolwiek związane z pasją danej osoby, którą chcecie obdarować. Mogą to być, nie wiem, farby, jakiś zestaw, artystyczny zestaw narzędzi, cokolwiek, co kogo interesuje. Może być to po prostu neklosz, czy szkicownik, czy zestaw ołówków. Myślę, że takie coś ucieszy każdego, kto rysuje albo chce się uczyć rysować. Kolejną najgorszą rzeczą, jaką możecie kupić, jest to ubranie z sieciówek lub voucher zakupowy do danego sklepu. Zamiast tego polecam Wam udanie się do lumpeksu, znalezienie jakiejś kurtki jeansowej i po prostu ją przerobienie w ciekawy sposób. To zawsze będzie lepsze od takiej szmaty z sieciówek, która po kilku latach wyląduje na śmietniku i będzie jeszcze bardziej zagrażać środowisku. To tyle w moim antyporadniku. Pamiętajcie o tym, żeby nie kupować wszystkiego, co reklamują Wasi ulubieni twórcy w internecie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakiegoś suba, lajka i komentarz. Na razie. Widzimy się kiedyś. Pa.